Hej, za nami świątynia Opatrzności Bożej i chóry śpiewających aniołów bez autotuna, za to ze świetną akustyką i bardzo fajnym reverbem. Niezwykle inspirująca budowla. Wyszliśmy sobie na spacer, zainspirowała nas świątynia, pomyśleliśmy sobie, że nakręćmy krótkie wideo o naszych inspiracjach i tym, co nam się podoba ostatnio w muzyce. Dlatego teraz to przejść naszych inspiracji i referencji brzmieniowych Anno Domini 2023. Wiosna. Jeden z najfajniejszych ochroniarzy w okolicy. Numer jeden. Bezapelacyjnie Her Damage. Całą płytę Back to My Head zrobił JJ, czyli Jason Joshua. Niesamowita głośność, przy czym absolutnie mistrzowski poziom dynamiki. Rewelacyjne wokale, których jest kilkadziesiąt albo kilkaset. Świetny werbel, świetne transjenty, ale przede wszystkim niesamowita równowaga w miksie. Dlatego odpalam ten utwór bardzo często, robiąc własne miksy, tylko i wyłącznie dlatego, żeby zresetować własne ucho w poszukiwaniu najlepszego balansu. Bardzo mi się podoba, że pies czekał akurat rytmicznie do tego, jak mówiłeś. Tak, Hair Damage, niesamowity numer, bardzo, bardzo go lubię. Dla mnie on jest niesamowity pod jednym kątem. Chodzi w nim o to, że jest to aranżacyjnie, instrumentalnie taki dosyć tradycyjny utwór, powiedziałbym R&B, soul, trochę jazzowy wręcz. Mimo to, że on właśnie jest taki akustyczny wręcz, jest wyprodukowany bardzo elektronicznie. Ja kompletnie nie wiem, jak oni to zrobili. Nie wiem zupełnie, jak robić taką muzykę. Jest to absolutnie niedościgniony wzór. Tym bardziej, że ja zazwyczaj systemowo właśnie nie lubię takich soulowych kluchów. Ale tutaj wyszło to genialnie, majstersztyk. The Weeknd, After Hours. Jest to tytułowy utwór z przedostatniej płyty Weekenda z 2020 roku. Utwór bardzo, bardzo elektroniczny i bardzo zaskakujący i z całą masą niesamowitych przestrzeni. W utworze tym mamy przestrzenie wertykalne, czyli stereo, horyzontalne, wysokość dźwięków, no i głębokość w postaci różnego rodzaju efektów typu rewerby, echa i tak dalej. W tym utworze absolutnie niesamowicie zrobiony jest wokal. Wokal jest jednocześnie bardzo mokry, ale też bardzo, bardzo, bardzo przejrzysty. I również to, w jaki sposób ustawione są różnego rodzaju automacje na efekty, pokazuje, że były to na pewno tygodnie pracy. Natomiast najbardziej zaskakujące w tym utworze jest cała masa różnego rodzaju takich cyfrowych gliczy. Jest tam sobie nawet taki dźwięk, który wbija się w uszy niczym szpilki. Bardzo eksperymentalne podejście. Producent tego utworu, Ilangelo, razem z Weekendem, pokazali, że można robić super komercyjne pop R&B z bardzo eksperymentalnym charakterem. I jest to dla nas niezwykle inspirujące. Tak. Ilangelo, szalony producent. Szaleniec. Jak pokazał na filmach dla Mix with the Masters, to prawdopodobnie jedyny mastering i mixing engineer na świecie, który jest w stanie pracować z 10-sekundową latencją. No Guidance, Chris Brown i Drake. Ten utwór mimo wszystko trudno uznać za bardzo referencyjny. Wokale Drake'a i Chrisa Browna są tak totalnie różne od siebie, że można przy pierwszym przesłuchaniu mieć wrażenie Wokale dla Browna zwykle robi Tizio, wokale dla Drake'a zawsze robi Noah Shebib. Mimo wszystko utwór skleja się w jedną fantastyczną całość. Jest niezwykle dynamiczny. Co ciekawe, arcyciekawe brzmienie 808 albo bardzo podobnego instrumentu w dole pasma. Niezwykła robota. Dla mnie ten numer jest absolutnie niesamowity, bo to jest utwór edukacyjny, muzyka edukacyjna. Dlaczego? Nie tylko dla brzmienia, o tym już Fabian mówił. Posłuchajcie w tym numerze, jak są zrealizowane wokale i w jaki sposób one działają. Nie mówię nawet o tych głównych wokalach. Mówię o wszystkich wokalach pobocznych. Co tam się dzieje? Jest tam mnóstwo chórków, jest gadany sample, są jakieś rozmowy. Gadany sample. Gadany sample, no po prostu. Sample z gadaniem. Mamy rozmowy. Rozmowy.
mamy różnego rodzaju rozmowy, mamy zaimprowizowane melodie, mnóstwo adlibów. Ten numer jest zrobiony tak, że jakbyśmy nawet zrobili wersję karaoke, wyrzucili te główne wokale, które są, to i tak mielibyśmy mega wokalny numer. I jest to niezwykła inspiracja, w jaki sposób robić właśnie współczesną muzykę z punktu widzenia tego, jak ustawiony jest wokal, jak ustawione są różnego rodzaju wokale. Dla nas bardzo inspirujące i coś, co absolutnie wykorzystujemy teraz na produkcję naszej nowej płyty Atlantide. Didi featuring Bryson Tiller, Gotta Move On. Didiego nie trzeba w ogóle przedstawiać, jego w historii wkład produkcji muzyki. Nie trzeba o tym mówić, wiadomo, jest to legenda. Bryson Tiller natomiast jest amerykańskim wokalistą i raperem, który wydał już 3 bardzo fajne albumy. Ten utwór jest w pewnym sensie taką antyreferencją. Nie jest to referencja w tradycyjnym sensie. Jest to utwór bardzo dziwny. Mianowicie jest to utwór, w którym prawie w ogóle nie ma basu. Najniższym instrumentem, który gra w tym utworze, jest średni tom. Natomiast bas, jako ten bas dół pasma, pojawia się w postaci takich placków dosłownie, nie wiem, 2-3 razy w ciągu całego trwania utworu, który trwa około 3 minuty. Przez to, że nie ma tego dołu pasma i nie ma tej wielkiej energii w dole pasma, mamy o wiele więcej miejsca na środek. I ten środek jest wywalony, jest bardzo przesaturowany i bardzo przez to też interesujący. Ten utwór jest bardzo fajną i ciekawą inspiracją, bo pokazuje, że nawet absolutnie topowi producenci, topowe name'y w muzyce nie boją się eksperymentować i próbują robić coś nowego. Gotta move on. Niezwykle piękny numer, bardzo inspirujący, szczególnie poprzez właśnie, tak jak Gunch powiedział, arcyciekawy aranż. Natomiast ja zawsze miałem trochę produkcyjnie na niego małego ranta, ponieważ ten utwór trochę zawsze mi trącił takim oldschoolem, trochę brzmieniem lo-fi. Wokale są dosyć właśnie tak potraktowane bardzo po staremu, takie bardzo vintage'owe, nie są tak pełne blasku jak współczesne konstrukcje. Współczesne utwory, konstrukcje utworów, tak można powiedzieć. I generalnie przez to nie mógłby być na przykład moją własną referencją brzmieniową, ponieważ jest po prostu stary. No nie jest to referencja brzmieniowa, ale jest to jakby inspiracja i referencja konceptualna. Na pewno, na pewno. O to właśnie chodzi w tym numerze. Piękny numer. Dua Lipa, Don't Stop Now. Każdy, kto słyszał ten utwór na dużym sound systemie, wie, jak potężny jest dół w tym utworze. Bas i stopa robią totalną rzeźnię. Ale nie o tym jest ten numer. Ten utwór w ramach referencji jest o tym, że przede wszystkim jak subtelnie i jak bez wysiłku, jak nie nasilając się, nie powodując zmęczenia materiału, można zrobić współczesny, dobrze brzmiący numer pop. Tutaj nic się nie sili na to, żeby przodować nad czymś innym. Wokal nie przoduje nad resztą miksu. Żaden instrument się nie wybija. Wszystko jest idealnie zmiksowane. Bardzo suche, bardzo oszczędne, super estetyczne. Absolutnie genialnie wyprodukowany, genialnie zrobiony numer pop. Ja bardzo lubię w tym utworze to, że jest to taki minimalny maksymalizm. Jest tam niezbyt dużo instrumentów, ale w momencie, kiedy one grają, wszystko wręcz eksploduje, brzmią bombastycznie. Ale mimo to, że jakby pierwsze skrzypce w tym utworze gra funkowy bas i dół i to, w jaki sposób on jest zestrojony ze stopą, to co właśnie Fabian mówił, to ja najbardziej lubię w tym utworze ciszę pomiędzy instrumentami. Zauważcie, że wszystkie instrumenty grają tam bardzo szybko, bardzo staccato-nutki. Nawet w ten sposób pocięte są sample. Daje to niesamowity charakter utworowi. Utwór jest właśnie bombastyczny, bardzo czysty, bardzo wręcz chirurgiczny. Numer 3. Travis Scott, The Plan. Numer Travisa Scotta napisany do filmu Christophera Nolana, Tenet. Travis Scott jest wielkim fanem ambientu i IDM-u i ten numer napisał wspólnie z Ludwikiem Goransonem. To jest taki power user syntezatorów modularnych.
przez to właśnie ten utwór jest niesamowitym mariażem hip-hopu z muzyką elektroniczną i brzmi absolutnie nieziemsko. Świetnie jest zrobiony w tym utworze przede wszystkim pulsujący, bardzo mocny bas, ale to, co jest najfajniejsze w nim, to to, jak fajnie są oddzielone poszczególne warstwy. Bas jest bardzo punktowy, brzmi kompletnie na swoim miejscu, totalnie nie wcina się w to, co się dzieje na środku. Bardzo ciekawie, interesująco zrobiony jest wokal, zrobione jest rapowanie. No i to, co się dzieje na górze pasma, te wszystkie pady, też jest w piękny sposób ustawione. Zdecydowanie jeden z najciekawszych i najlepszych utworów do filmu ostatnich lat, do jednego z najgorszych filmów Christophera Nolana. A tak poza tym wszystko to, co powiedział Gansz, że to przepiękna, przefantastyczna hybryda muzyki elektronicznej z hip-hopem, natomiast zdecydowanie w stronę muzyki elektronicznej, gdyż wokal jest bardzo, bardzo niewyeksponowany. To było naszych top 6 referencji, każdy po 3. Prawdopodobnie za jakiś czas się zmienią i powstaną nowe, gdyż muzyka się zmienia. Natomiast te referencje przygotowaliśmy i w zasadzie korzystamy z nich faktycznie w ramach pracy nad naszą płytą Atlantide, którą w pocie czoła kończymy, robimy i no, myślę, że jesteśmy w okolicach 85% skończenia płyty, aranże wszystkie są przygotowane, tak naprawdę brzmienie właściwie ukręcone, zostaje tylko przygotować kilka lepszych sesji wokalnych i tak naprawdę zrobione. Tracking i kilka syntezatorów modularnych jeszcze mamy do grania, ale to tak naprawdę tyle. Tak, trochę trzeba będzie kabelków poprzekładać, no ale kawał dobrej zabawy przed nami. Yo!